Halo, prezydent? No w domu, a gdzie? No, memy robię, no. MDMR, ta. No, miniaturki, no tak, jakieś tam też, ale to tak już, wiesz, trochę mniej, no. Aha, to ja nie wiem, czy widzowie chcieliby, żebyś tutaj wystąpił. No, no dobra. Okej, okay, to mogę zaczynać, tak? Dobra, dzięki. Na razie. Memy dały mi radochę. Dzień dobry, kochani! Moi mili, najmilejsi, najpiękniejsi, najwspanialsi widzowie! Dzisiaj memy dały mi radochę, ale też będą oczywiście miniaturki. Ja nie wiem, ja powinienem jakoś inaczej nazwać ten cykl, na przykład Maciek dużo mówi, robi. O, Maciek dużo ma roboty, tak się nazywa dzisiejszy. Maciek dużo ma roboty! Tak się nazywa dzisiejszy cykl, moi drodzy. Mam dużo roboty, bo muszę przejrzeć internet, sprawdzić, co w internecie piszczy. Przypominam, że jest to cykle ha, 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 ha. Charytatywny, w którym pieniądze, które w ciągu tygodnia za AdSense lecą tam na Fundację Walki z Rakiem, wiecie, te sprawy, a my sobie lecimy przez memy, które wrzucacie na grupę z Dupynators na Reddicie. Tam się trzeba zarejestrować, czy ktoś tam nowy doszedł? Tak, co tydzień 300 osób. Pyk, 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 pyk. Dobra, lećmy z tym. Uwaga, gra słów. The worst case scenario. To jest po prostu najbardziej antywegańska teczka ever. To są takie zjadki typowe, Jezu, ze świniobicia. To jest w ogóle takie super, kiełbasa prosto ze świniobicia. Sobie tak myślisz, Jezus, straszne. O, aż mi się beknęło trochę. O Jezus Maria, co tu się dzieje, panowie? No wiecie, nazwaliśmy kiełbasę z zabijania świni, nie? To jest bardzo przykre, ale jednak smaczne. Ale jednak smaczne, moi drodzy. Ja staram się być dosyć mocno wegański, jak tylko mogę. Ale taką teczkę to bym przygarnął. American podkoszulek. American. American podkoszulek. 100% cotton. American podkoszulek. Very przydatny when jest ci cold. To jest po prostu spokojnie, spokojnie Mariusz Max Kolonko mógłby w takim chodzić i o takim mówić. Ja skoczę po stopie wnuka, moja ciężarna córka. Ciako z Pamiętacie te reklamy Diesla, które były z filmów dla dorosłych? Takie, że niby gość tam gra na gitarze i tak dalej, albo uderza o studą tego pinbala. No to jest właśnie coś takiego. Imię Seweryn. No tak, bo powinno być Andrzej. A jest Seweryn. No i to się zgadza. Papier w domu, jedwabny dotyk, papier w szkole, ciernie 3, klątwa uwiązania, klątwa znikania. Kurwa, w szkole nie było papieru nigdy! Słuchajcie, przez całą podstawówkę, ja może byłem w kiblu, żeby się wysrać raz albo dwa razy. Przez kurwa 8 lat, bo nie było tam nigdy papieru. Trzeba było pójść do pani woźnej i ona z łaską ci rozdzielała te listki papieru, które mogłeś wziąć i się podetrzeć. Inny gracz w Simie. Kurwa, ty debiliu, śmieciu jebany, przestań nam psuć grę, wypierdalaj, usuń grę i przestań się błaźnić, szmato. Ja starający się jak mogę. Ja mam tak dokładnie tak samo, jak gramy z chłopakami w Warzone, ale oni mogą do mnie tak mówić, bo ich kurwa zwolnię. NASA in the mid-20th century. We can overcome and challenge. We're going to the moon at any cost. NASA now, SpaceX. Ah, cloud scary. To są w tej chwili najpopularniejsze memy. Czyli jest ten pies, taki dojebany dogo. I ten dogo, ten taki upośledzony. One są trochę czasami tendencyjne, ale jest to śmieszne. I tutaj przytoczę prezydenta Kennedy'ego, sparafrazuję, który powiedział, że... I teraz muszę sobie przypomnieć. W tym dziesięcioleciu polecimy na Księżyc. Nie dlatego, że jest to łatwe, tylko dlatego, że jest to trudne. Dla was tępa szmata i narkomanka, dla mnie też. Marta Linkiewicz. To jest ten mem na zasadzie, wiecie, że dla was to jest tępa szmata, dla mnie to bohater. Ale tu nie. Podgląd pornosa. Ja zastanawiający się, czy film jest godny mojej uwagi. Podgląd. Takie przewijanie. Aha, dobra, jest godny uwagi. Dobrze. Piękny symbol zniszczenia obostrzeń. Daft Punk pokazali się bez masek. Jest Norbi i Rafał Brzozowski. Dammit, coś tam upadło. Wiecie co? Dawid podsiadło. Szkoda, że zamazaliście, że to aż dziennik wrzucił. No bo to aż dziennik wrzucił, oddajmy im to, kurwa, to oni wrzucili. Dawid pod światło. No za takie zdjęcie nie będzie żadnego trofea. Dawid podsiadło, wygląda tu w ogóle jak Adolf Hitler, szczerze mówiąc. Młody Adolf Hitler, który dostał się do szkoły artystycznej i któremu powiedzieli, że jednak jest to dobre, co ty robisz, nie musisz zostawać dyktatorem. Chłopaki, gdzie jest Filip? Mama mnie zabije, miał go pilnować. Jest okładka z płyty tego Hemingwaya. Tak było zawsze, że przychodził jakiś gość, który zawsze miał takiego młodszego brata i mówił, ej, chłopaki, gdzie jest Filip? No gdzie jest Filip? Mama mnie zabije, miałem go pilnować, a Filip nie wiem, gdzieś się babrał gównem albo go gwałcił jakiś pedofil, nie wiadomo. O nie! Zdjęcia, które bolą! O Boże!
taki lód, zjedzenie tego. Uj, ja pierdolę. Na taki nerw w zębie, fuj. Mach. On zwalony. Stał się ofiarą własnego sweterka Lech Wałęsa, tak jak Krzysztof Kononowicz i tak jak ja kiedyś, kiedy miałem swój sztywny sweterek na strychu. Twój stary cię maca. Ja jestem fanem macy, ale serio, jestem fanem macy. Wolałbym na przykład, żeby Mata miał ksywę Maca, a nie Mata. Uwielbiam macę i to taką zarówno taką, jak i taką prawdziwą żydowską, a najbardziej lubię taką twardą, która na przykład poleżała troszeczkę i ona tak już stwardniała, także jak gryziesz, to ona aż skrzypi. Kolejny, ała, niezwykły obrazek z dźwiękiem, zapachem, bólem i cierpieniem. I ty to czujesz, prawda? Czujesz, słyszysz to. Ten zapach tego, co to kurwa się pali, fuj. To polecimy teraz kurwa do moich. Borys, spotkajmy się, obiecałeś, opowiedz, pogadamy, obiecałeś. Żałosny jesteś w chuj dwulicowy nara. Hej, chcesz coś sawonu? Zobaczycie, Sylwester Latkowski tak napisze do Borysa Szyca za 3 lata. Hej, chcesz coś sawonu? Tego nie mówią ci media. Rodzina Kulczyków płynie łodzią, żeby zwolnić ci miejsce siedzące w autobusie. Zygmunt Solorz wybiera helikopter, żeby korki, w których stoisz, były trochę mniejsze. Jerzy Czartoryski siedzi sam w domu, żeby skrócić ci kolejkę w Żabce. Tego kurwa media nie mówią. Kiedyś Szymon Majewski jakieś 15 czy 16 lat temu zrobił taką audycję w radiu, że pomóżmy dzieciom milionerów, że dołóżmy się im do jachtu i tak dalej. Bill Gates potrzebuje śledzić wszystkich. Asystent. Zawsze są przecież informacje z komórki. Może zrobię wirusa, który będzie wymagał szczepionki. Asystent. Ale przecież telefony mają GPS-a. Bill Gates. I wtedy wszczepimy wszystkim mikrochipy. Asystent. Dobrze, ale telefony istnieją. I taka jest trochę rozmowa z tymi wszystkimi oszołomami. Ile za upaszkę? Chodzi panu o łubiankę. Słuchaj, śmieciu, wiem, gdzie mieszkasz. To Andrzej Duda po prostu 100%. 100%. Ziomuś, nie, to nie jest faszyzm. To wolnorynkowy narodowy solidaryzm. Serio, to coś kompletnie innego, obiecuję. To jest ten dobry rodzaj, serio, obiecuję. Nowy porządek, tezy konstytucyjne, kurwa, bosaka. Nie, nie, to nie jest faszyzm. Nowy porządek, neue Ordnung, kurwa. Vehicles, if there are none, click skip. No i co zrobić? Czy to cień tylko tego, czy nie? Czy to jest ten ostry cień mgły, czy nie? Hello, jestem królową. Królowa w 2020. Haha, dalej jestem. Ja pierdolę, ona. 40, 67 lat. Już jest królową, pojebane. Raperzy 20 lat temu. Cultural movement, racial struggle, lyrical flow, songs about life. Rappers today. Guba! Guba! O, mam 4 kilobajty i wysyłam ludzi na księżyc. Komputer RAM dzisiaj. O, chrom taki straszny. Wychowany na trójce i 3 MMC. Mamo, daj mi na 3 MMC. Na MMMsy? Tak, na MMMsy, właśnie, dobrze. Ile kosztuje mefedron? Nie wiem, że mamy mefedron. My nie wiemy, bo my nie bierzemy narkotyków i wy też. Tabu, Jezu. Jaka gra straszna. On jest moim ojczymem. Dlaczego się tak czuję przy nim? Jakie gówno. To jest najgorszy rodzaj rysunku, jaki może być. Takie próba bycia fotorealistycznym, ale w świecie Simsów. Wiecie co? Wy, pielęgniarze, to jesteście prawdziwymi bohaterami. Czy możesz odejść na chwilę? Próbujemy nagrać TikToka. Jest to dobitne dosyć. Wyobraź sobie, że jest to ostatnia rzecz, którą widzisz umierając. Najgorzej. Biker, mop, ja pierdolę. Dobrze, to wszystkie memuchy dzisiaj w Hot 16, wypierdalać mi z tym Hot 16. Ho, ho, ho. Xter dopierdolił kolorystycznie, jak podświetlone wszystko. 10 znanych aut w nieznanych wersjach, lista Xtera. Tutaj różowy, tu niebieski, tutaj żółty, sam siebie na biało, kurwa, tu na czarno ten napis w obramowaniu. Zielono-seledynowy z tyłu, morski taki. What the fuck, tu się odjebało. Lady Gaga, Ariana Grande, Bajera, Lady Gaga, co tu się odpierdala na tej liście? Dawid Podsiadło, Miły Pan, same muzyczne jakieś, które nie są Hot 16 Challenge, Ewa Farna, Hot 16 Challenge. Kabaret Neonówka, Sopocki hit kabaretowy, kurwa, i na tej miniaturce nie widać nic, oprócz tego, że są jakieś świecące gówna i napis Neonówka. O co chodzi? Start załogowej kapsuły Dragona na żywo, Astrolife 2 powinno być dopisane. Nie odbył się, kurwa! Bo pogody się boję. Nowy nabytek, Bizon Rekord, transport kombajnu na lawecie, Joker Farm. Tutaj jest rakowo, jest jeszcze ten uśmiech. Kombajn Bizon! Pił, pił, on dwie strzałki. Baksy w końcu, jak oni się muszą cieszyć, że minęło już to Hot 16 Challenge i znowu mogą ich, kurwa, miniaturki tutaj wlatywać. Jak nie pomagać sąsiadom? Jak mają żółwia, to cicho, kurwa, ja go zgwałcę. Dobra, ty się przyglądaj. Łocie, kurwa, z żółwiem to będzie robił. Odważny, bo on może cap. A może capnąć. Was to ja, Scooby-Doo! Was to
Atstoja! Jaka ta miniaturka jest rakowa w Atstoja, kurwa, brakuje tylko strzałek, stary. To trochę wygląda jakby Abstra jebnęli miniaturkę. No, no, no właśnie, kurwa, maksymalnie tutaj zjedliśmy 400 klopsików z Ikei i naprawdę to wygląda jakbyście w jednej firmie robili te miniaturki. No, one, two, three, go, wrócili, nie chce mi się nawet tego oglądać. Kelner Challenge, to jest zręczności kuchnia WK. Wow! Ja już chłopaków zapraszałem, kurwa, do tego, żeby tutaj wpadli ze mną. Ale jakoś się nikt nie odezwał. Nikt się nie odezwał, no, a tutaj jest ewidentnie dalej rakowo jak skurwerson. A propos skurwersonów, gorąca szesnastka u szwagra, wideo dowcip. W ogóle uwielbiam hasło wideo dowcip, to jest jedno z moich ulubionych haseł. Cały mój program przez YouTube'a, kurwa, jest postrzegany jako wideo dowcip. I znowu Joker Farm, wracam bizonem na gospodarstwo, reakcja dziadków na nowy kombajn. To jest dziadek? No chyba nie, a to jest jego reakcja tutaj. I są dwie strzałki. Kazik dopierdolił miniaturką i w ogóle tym całym klipem. No ale oczywiście live na Instagramie, ale to oczywiście nie jest live na Instagramie, bo są tam same niepochlebne, kurwa, rzeczy o Kaziku. Jest wszystko w pionie, no wygląda to ciekawie, bardzo ciekawa miniaturka. Taka kabareciarska, rzekłbym. I jeszcze ten wielki napis SP Records. Całkiem spoko. Zwariowane laboratory. Zwariowane. Boże! Zwariowane Adwunio. No i tyle, moi drodzy. Nie ma tutaj nic specjalnego. No Joker Farm tutaj ewidentnie z dwiema miniaturkami wygrał. No tak jak mówię, jeszcze jest to pokłosie Hot 16 Challenge, więc jeszcze są te miniaturki z Hot 16 Challenge, ale jeszcze tydzień i może będzie jedna. Mojej oczywiście żadnej nie mam, ale czy ja na to liczyłem? Tak. Chciałbym, no ale YouTube nie lubi. Wymyślasz. Boże, YouTube go niby ukrywa, bo jego nie chce oglądać. Kochani, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Pa!